Annuncio Bobis Gaudium Manium. Abemus Papam. Proto Ewangelia Zbawienia. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 17 grudnia 1986 roku. W czwartej modlitwie eucharystycznej Kościół przemawia do Boga w słowach następujących. Wysławiamy Cię, Ojcze Święty, bo jesteś wielki i w mądrości oraz miłości stworzyłeś wszystkie swoje dzieła. Ty stworzyłeś człowieka na obraz i podobieństwo swoje i powierzyłeś mu cały świat aby służąc Tobie samemu jako Stwórcy, rządził wszelkim stworzeniem. A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo stracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. Zgodnie z prawdą, którą wyraża ta modlitwa Kościoła, w poprzedniej katechezie ukazaliśmy złożoną treść słów Księgi Rodzaju rozdział trzeci, stanowiących odpowiedź Boga na pierwszy grzech człowieka. Słowa te mówią o walce przeciwko mocą ciemności, w jaką uwikłany został człowiek z powodu grzechu od początku swych dziejów na ziemi. Równocześnie słowa te świadczą o tym, że Bóg nie pozostawia człowieka samemu sobie, nie pozostawia go pod władzą śmierci, nie pozostawia go w niewoli grzechu. Oto bowiem, zwracając się do węża kusiciela, Bóg przemawia następująco: wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę między potomstwo twoje a potomstwo jej ono zmiażdży ci głowę a ty zmiażdżesz mu pięte. powyższe słowa księgi rodzaju bywają określane jako protoewangelia pierwsza zapowiedź mesjasza odkupiciela słowa te mówią o zbawczym zamierzeniu boga w stosunku do rodzaju ludzkiego który po grzechu pierworodnym znalazł się w stanie upadku który jest nam znany Status nature lapse. Przede wszystkim słowa protoewangelii mówią o tym, co stanowi w zbawczym planie Boga wydarzenie centralne. Do tego wydarzenia nawiązuje przytoczona już czwarta modlitwa eucharystyczna, gdy zwraca się do Boga z następującym wyznaniem wiary: Ojcze Święty, tak umiłowałeś świat, że gdy nadeszła pełnia czasów, zesłałeś nam jednorodzonego syna swojego, aby nas zbawił. On to za sprawą ducha świętego stał się człowiekiem, narodził się z Maryi Dziewicy i był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Zapowiedź dlatego nosi nazwę protoewangelii, że znalazła ona potwierdzenie oraz wypełnienie dopiero w objawieniu nowego przymierza w Ewangelii Chrystusa. W Starym Przymierzu zapowiedź ta stale była przypominana na różne sposoby, w rytach, w symbolice. W modlitwach, w proroctwach, w samych dziejach Izraela jako ludu Bożego, idącego ku mesjańskiemu celowi, jednakże zawsze pod osłoną niedoskonałej wiary Starego Testamentu. Wypełnienie zapowiedzi przyjścia Chrystusa przyniesie z sobą pełne objawienie trynitarnej i mesjańskiej treści monoteizmu Izraela. Z kolei nowy Testament pozwala nam. Odkryć pełne znaczenie tekstów Starego Testamentu, zgodnie ze słynnym aforyzmem św. Augustyna: In vetere testamento novum latet, in novo vetus patet. To znaczy, W Starym Testamencie ukryty jest nowy, w nowym zaś stary staje się jasny. Analiza protoewangelii, wraz z zawartą w niej zapowiedzią i obietnicą, prowadzi do stwierdzenia, że Bóg nie pozostawił człowieka pod władzą grzechu i śmierci, zechciał przejść mu z pomocą i go ocalić. Dokonał zaś tego w sposób sobie właściwy, na miarę swojej transcendentnej świętości, a zarazem na miarę takiej kondescendencji, do której zdolny jest tylko Bóg miłość. Już słowa protoewangelii mówią o tej zbawczej kondescendencji, gdy zapowiadają walkę położę nieprzyjaźń pomiędzy tym, który reprezentuje moce ciemności, a tym, którego księga rodzaju nazywa potomkiem niewiasty, potomstwo jej. Walka ta skończy się zwycięstwem Chrystusa. Zmiażdżę ci głowę, ale będzie to zwycięstwo okupione ofiarą krzyża. Ty zmiażdżysz mu pięte. Tajemnica zmiłowania rozwieje tajemnicę grzechu. Ale właśnie ta ofiara Krzyża pozwoli wejść niejako w sam rdzeń grzechu i zrozumieć choć trochę jego mroczną tajemnicę. Daje temu szczególny wyraz święty Paweł w liście do Rzymian, pisząc: Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. W protoewangelii po raz pierwszy jest zapowiedziany Chrystus jako nowy Adam. Co więcej, jego zwycięstwo nad grzechem, okupione posłuszeństwem aż do śmierci krzyżowej, przyniesie z sobą taką obfitość przebaczenia i zbawiającej łaski, która niepomiernie przewyższy zło pierwszego i wszelkiego grzechu człowieka. Jeżeli przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Tak więc należy stwierdzić, że pozostając na gruncie protoewangelii, człowiek upadły, status naturę lapse, zostaje zarazem wprowadzony w perspektywę przyszłego odkupienia, status naturę redempte. Pierwsza odpowiedź Boga na grzech człowieka, zawarta w Księdze Rodzaju rozdział trzeci pozwala nam od początku poznać Boga jako nieskończenie sprawiedliwego i miłosiernego zarazem. Jest to już od owej pierwszej zapowiedzi ten Bóg, który tak umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, który posłał Syna Swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Bóg, który własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. W tym właśnie potwierdza się, że Bóg, który w swej transcendentnej świętości odrzuca grzech, sprawiedliwie karząc grzesznika, w swym niewysłowionym miłosierdziu ogarnia Go równocześnie zbawczą miłością. Proto Ewangelia zapowiada owo zbawcze zwycięstwo dobra nad złem, które objawi się w Ewangelii. Poprzez paschalną tajemnicę ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. Jest rzeczą znamienną, że słowa z księgi rodzaju położę przyjaźń, Wysuwają poniekąd na pierwsze miejsce niewiastę, położenie przyjaźń między Tobą a niewiastą, nie pomiędzy Tobą a mężczyzną, ale właśnie niewiastą. Komentatorzy od najdawniejszych czasów podkreślają, że zachodzi tu znamienny paralelizm. Kusiciel, wąż starodawny, zwrócił się według Księgi Rodzaju naprzód do Niewiasty i przez nią odniósł swe zwycięstwo. Z kolei więc Bóg, zapowiadając odkupiciela, ustanawia Niewiastę pierwszą nieprzyjaciółką księcia ciemności. Ona ma być poniekąd pierwszym adresatem ostatecznego przymierza, w którym moce zła zostaną zwyciężone przez Mesjasza, jej syna. Potomstwo jej. Jest to powtarzam szczegół niezmiernie znamienny. Jeśli zważyć, że w dziejach Przymierza Bóg zwracał się przede wszystkim do mężczyzn: Noe, Abraham, Mojżesz. W tym wypadku pierwszeństwo zdaje się należeć do niewiasty. Oczywiście ze względu na jej potomka, na Chrystusa. Wielu bowiem ojców i doktorów Kościoła widzi w niewieście z protoewangelii matkę Chrystusa. Maryję. Ona też jako pierwsza ma udział w owym zwycięstwie nad grzechem, jakie odniósł Chrystus. Jest bowiem wolna od grzechu pierworodnego i każdego innego, co zgodnie z tradycją zaznaczył już Sobór Trydencki, a uroczyście zdefiniował, zwłaszcza gdy chodzi o to, co odnosi się do grzechu pierworodnego, Pius IX, ogłaszając dogmat niepokalanego poczęcia. Nie mało ojców starożytnych. Jak mówi Sobór Watykański II, przedstawia Maryję matkę Chrystusa jako nową Ewę, podobnie jak Chrystus jest nowym Adamem według świętego Pawła. Maryja zajmuje miejsce Ewy i staje się przeciwieństwem tego, czym była Ewa, matka wszystkich żyjących, ale równocześnie wraz z Adamem przyczyną powszechnego upadku w stan grzeszności. Staje się dla wszystkich causa salutis. Ze względu na swe posłuszeństwo we współpracy z Chrystusem na rzecz naszego zbawienia. Wspaniale syntetyzuje tę naukę Sobór Watykański II. Przytaczamy na razie tylko jeden z jego tekstów, którym można najlepiej przypieczętować cykl kateches o Grzechu, przedstawionych w świetle najstarszych świadectw wiary i nadziei na przyjście odkupiciela. Wcielenie poprzedziła zgoda tej, która przeznaczona została na matkę. By w ten sposób, podobnie jak niewiasta przyczyniła się do śmierci, tak również niewiasta przyczyniła się do życia. Odnosi się to do matki Jezusa, która wydała na świat samo życie, odradzające wszystko. Nic przeto dziwnego, że u świętych ojców przyjął się zwyczaj nazywania Boga rodzicy, całą świętą i wolną od wszelkiej zmazy grzechowej, jakby utworzoną przez ducha świętego i ukształtowaną jako nowe stworzenie, ubogaconą od pierwszej chwili poczęcia blaskami szczególnej zaiste świętości. Dziewice z Nazaretu zwiastujący anioł z polecenia Bożego pozdrawia jako łaski pełną. Ona zaś odpowiada wysłańcowi niebios. Oto ja służebnica pańska, niechaj mi się stanie według słowa Twego. Tak to Maryja, córa Adama, Zgadzając się na słowo Boże, stała się Matką Jezusa, a przejmując zbawczą wolę Bożą całym sercem, niepowstrzymana żadnym grzechem, całkowicie poświęciła samą siebie, jako służebnicę pańską, osobie i dziełu Syna Swego, pod jego zwierzchnictwem, i wespół z nim z łaski Boga Wszechmogącego, służąc tajemnicy odkupienia. W Maryi więc i przez Maryję odwróciła się sytuacja ludzkości i świata które niejako odzyskały wspaniałość, jaką posiadały na początku stworzenia. Dzisiaj, na początku tej audiencji generalnej, został odczytany tekst, który dobrze znamy, zwłaszcza teraz, w okresie Adwentu. Ten tekst wraca w liturgii. Jest to tekst z rozdziału trzeciego Księgi Rodzaju, który po grzechu pierwszych rodziców zapowiada przyjście odkupiciela zapowiada zbawienie świata. Ten tekst nosi również nazwę Proto Ewangelii, jest jak gdyby pierwszym słowem Ewangelii Nowego Przymierza, wypowiedzianym już na początku po upadku człowieka. Jest to początek dobrej nowiny, dobrą bowiem nowiną jest właśnie ta prawda, że Bóg pomimo grzechu nie pozostawia człowieka pod władzą grzechu i śmierci, ale sam posyła swego Syna, ażeby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, lecz miał żywot wieczny. To jest niejako sam rdzeń dobrej nowiny, czyli Ewangelii. Jest to równocześnie ostatnie słowo naszych rozważań o grzechu. Prowadziliśmy te rozważania przez szereg spotkań środowych właśnie dlatego, ażeby lepiej przygotować się do kolejnego cyklu kateches, można powiedzieć centralnego. Mianowicie do kateches, które mówić będą o Jezusie Chrystusie, odkupicielu świata. Trzeba było naprzód zarysować potrzebę odkupienia. A tę potrzebę stanowi właśnie grzech, i dzieje grzechu wciąż trwające w dziejach człowieka, ażeby z kolei ukazać tajemnicę Bożej miłości i miłosierdzia, objawioną w Jezusie Chrystusie, wcielonym Synu Bożym, dla odkupienia grzechów świata. Tak więc taka katecheza dzisiejsza jest zakończeniem całego cyklu, a zarazem jak gdyby słowem wstępnym do następnego cyklu, który rozpoczniemy w nowym roku. Dobrze się składa. Że ta katecheza wypada przed Bożym Narodzeniem, ponieważ protoewangelia jest pierwszym słowem o narodzeniu zbawiciela z niewiasty. Bardzo znamienne i mocne są te słowa. Ono zetrze głowę Twoją. On jej potomek, jej syn, zetrze głowę Twoją. Już w pierwszej zapowiedzi zbawienia w protoewangelii bardzo jest wyraźnie uwydatniona niewiasta. To oczywiście zwraca myśli nasze do Matki Odkupiciela, do Maryi. Noc Bożego Narodzenia, noc Betlejemska ukaże całą prawdę, tej, która wyda na świat Syna Bożego, jako Odkupiciela świata, jako Odkupiciela człowieka. Dlatego też przygotowanie adwentowe do Bożego Narodzenia wiąże się bardzo głęboko z tradycją Maryjną. W okresie adwentu przeżywamy święto niepokalanego poczęcia, tak bardzo głęboko zakorzenione w kontekście biblijnym i liturgicznym tego okresu. W okresie adwentowym zwracamy się w sposób szczególny do tej, która jak gdyby gwiazda zaranna, jak mówią staropolskie pieśni, pojawiła się na horyzoncie dziejów człowieka, zwiastując przyjście odkupiciela świata. Wszystkim pielgrzymom dzisiaj tu obecnym, Życzę błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Tego samego życzę wszystkim Waszym bliskim w parafiach, diecezjach i w całej naszej ojczyźnie, skąd przybywacie. fia de voluntas tua si pur in cielo et in terra pane nostro quotidiano da nobis hodie et dimitte nobis de vita nostra si cuda de nostri vittimus de nostri, Etre eros induka, intentazio horre,